Was na kanale Świat Roxy. Dziś będziemy pakować się na wyjazd. Na wyjazd tylko na 2 dni. A więc nie będzie tego dużo. Generalnie tylko takie rzeczy, wiecie, co używam się na co dzień. Kosmetyki. No i bieliznę. No i ubrania. Ale to tam później mam. Najpierw zaczynam od bielizny, czyli majtki, skarpetki i ewentualnie też tutaj biust to noszę. Oczywiście kostiumy też. Dobra, ale zaczynamy. Muszę wziąć 4 pary majtek, bo ja zawsze wolę mieć więcej, jakby wiecie. No, nie wzięła piżamy. Albo coś by się tam stało. No, lepiej zawsze dmuchać na zimne. Więc ja biorę sobie takie majteczki. One są w ogóle prze... Nie, to nie są te. Mam takie zwykłe. Oczywiście wszystkie są czyste, wybrane. Zwykłe niebieskie. Następnie biorę. O, to są te ładne, to? Tak, to są te śliczne majteczki. One są generalnie zwykłe, żółte, ale mają tutaj przepięknego misia. Słodziackie. I to są 2. Jedna wezmę sobie takie, wiecie, bokserki. To będą takie majteczki. Na pupie jest taka dzidzia, a tutaj z przodu nic nie ma. I to są, to jest w ogóle cudowny materiał, więc ja lubię te majtki. Ale teraz przyszłam na właśnie zwykłe. Nie, to nie są zwykłe. No zwykłe po prostu majtki. A więc takie to są 3. para. I zwykłe jakieś, a nie, dobra, klasyczne. Nie wiem, mam... Nie wiem, czy takie, czy takie. Dylemat Roxana Skate. Nie, bo natomiast tego misia postawię na takie. Takie szare majteczki z kotełkami. Wow. O takie. Dobra, ja na też miałam sobie materiał, mój dziecko wejść. Oliwia, idziesz z psem? Dobra. Kolejną rzeczą będą to skarpetki. Skarpetki też wolę wziąć 4 pary, bo nie wiadomo, jak już mówiłam, co się stanie, tak? Jeśli chodzi o skarpetki, to ja biorę takie. To moja mama też się pakuje na wyjazd. Takie zwykłe, białe, tylko ja je próbuję rozwiązać, żeby zobaczyć. Ale jak będę brała coś, to mogłabyś mi oddać? A co? Mama, czy ja mogę po prostu... Spodenki groby niebieskie proszę sobie przygotować i spodenki nowe. Nowe. Gdzie? Te twoje shorty krótkie? Nieuprane jeszcze są, ale oczywiście tak, za chwilę je upiorę. Na pewno grochy, na pewno nowe shorty. Nie, żadnej spódniczek, jedziemy tam w shortach, będziemy chodzić. Sukieneczki możesz wziąć ze 2. Nie, sukieneczki. Dobra. I bluzę jakoś. No i przede wszystkim bluzę tą Hannah Montana czy jakiej jakieś tam. Jakieś krótkie rękawy? Nie, bo słuchaj, bluzki. No. Ale ja bym chciała przy tym być. Na razie spakuj sobie tylko shorty, te grochy, to przyjmiesz, żeby było. Gdzie mam to spakować? Przyjmie na walizki. To połóż, u siebie na łóżku. Dobra. Ej, bo on tak trochę... Na razie sobie wybierz 2 sukienki na ramionczka jakieś, letnie. Spodenki. I 3 pary spodenek. Znaczy jedne mam u siebie, więc te nowe i brochy. Mogą być też takie spodnie, spódnice jedne. A bluzki to ja myślę, że białe będą do tego najlepsze, ale to dobierzemy później. I bluzę, tą jedną szeroką, burzą, co ich ci zazdrości.
Co? I możesz tą pomarańczową. Selena Gomez? Selena Gomez i tą pomarańczową fajną. To jest żółta. Nie, pomarańczowa, ta krótka taka. A ja nie chcę tej. Nie chcesz tej? Ja nasę. No to tą żółtą. Nasę. I nasę. Ona ma kaptur. I styknie. Albo tą żółtą. Deszczowa i koniec. No to bluzy, które chcesz, trzy bluzy sobie weź. I kurtkę przeciwdeszczową tu marki. Dobra. Karpety, majty, a ja mówię, że to się dowiedzę. Ej, mama, bo pies tak jakby... Dobra, to pa. Dobra. Już wiem, co mam zabrać, bo to była mała taka aktualizacja. I tak, no to ja nie biorę tych skarpetek, bo ich się nie da jakoś dziwnie rozplątać. I w ogóle. No ale tak, na pewno biorę sobie, już wam pokazuję, które skarpeteczki. Biorę sobie takie zwykłe skarpeteczki. Świecące, one są prześliczne, czarne. Skarpetki z miedzianym brokatem. To są pierwsze skarpetki. Drugie to są zwykłe, sobówniczego, takie. Trzecie to jest takie różowe, nie chcę mi się ich rozwijać, ale one tutaj mają sarenkę. One są z dłuższych. A takie jeszcze, żeby były luźne, żółte, zwykłe stoki. No i to były skarpetki, mój największy życiowy dylemat, a jak widać dzisiaj poszedł gładko, no i bardzo dobrze. Kolejną rzeczą są to staniczki. Jeżeli chodzi o staniczki, ja biorę dwa i trzeci dodatkowy. W sensie dwa, no bo wiecie, staniczków nie bierze się codziennie, nie? I tak, jeden biorę sportowy, jakby... było coś sportowego. Jazda na rowerze, wiecie o co chodzi, nie? Czy jakby mi się zachciało po prostu tańczyć i ćwiczyć. Zawsze wolę mieć. Już jedną taką sytuację miałam, że właśnie miałam ten staniczek i zachciało mi się iść na siłownię. I on mnie uratował. Zwykły, czarny staniczek, tutaj ma siateczkę. A. Tak się prezentuje. I tutaj ma napiski. Dobra. Więc to jest pierwszy